Kraśnik przywitał Nowy Rok. Już tradycyjnie, jak co roku, mieszkańcy zebrali się przed letnią sceną Centrum Kultury i Promocji, aby wspólnie się bawić i w szampańskich nastrojach wkroczyć w nową dekadę. Impreza rozpoczęła się już o 22, gdy z głośników popłynęły dźwięki wszystkim znanych przebojów w wykonaniu zespołu Face Love. Na scenie pojawiła się także nasza kraśnicka gwiazda, Julia Chmielarska, która swoimi interpretacjami rozgrzała publiczność. Tuż przed godziną 24 życzenia mieszkańcom Kraśnika złożył burmistrz Wojciech Wilk. Szanowni Państwo, ktoś powiedział, że nowy rok oznacza zawsze nowy początek, nowe postanowienia, nowe wyzwania, nowe marzenia. I ja bardzo serdecznie wszystkim Państwu życzę, aby te postanowienia, wyzwania, szczególnie marzenia się spełniły. Życzę Państwu dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, życzę Państwu radości, uśmiechu na twarzy, jak najmniej kłopotów. Życzę Państwu i sobie, aby rok 2020 był dobrym rokiem. Szanowni Państwo, życzę, aby to był dobry rok dla Państwa, dla Waszych rodzin i dla naszego miasta, aby miasto się rozwijało i abyśmy wszyscy byli dumni z Kraśnika. Szanowni Państwo, wszystkiego dobrego na 2020 rok. Dla Was i dla Waszych rodzin. Wszystkiego dobrego, Szanowni Państwo. Ja myślę, że znowu oddamy głos naszym mieszkańcom. Znowu schodzę do Państwa i teraz Państwo znowu. Ile masz lat? 8! Co 8-latek życzy swoim koleżankom i kolegom z Kraśnika? Szczęścia i zdrowia. Szczęścia i zdrowia od 8-latka. A Ty czego życzysz mieszkańcom Kraśnika? Życzę spełnienia marzeń, zdrowia, szczęścia, pomyślności i czego sobie zażyczą. Nie mogło oczywiście zabraknąć pokazu fajerwerków. Wszystkim mieszkańcom Kraśnika my również życzymy wszelkiej pomyślności w 2020 roku.